Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypominam wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a jak pewnie zauważyliście w ostatnim czasie, na kanale pojawiają się średnio 2-3 odcinki w tygodniu, nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite i będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Mamy również 2 grupy na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem. Dodam jeszcze, że wielkimi krokami zbliża się kolejny maraton kryminalny. Przypominam, że 5-dniowy maraton, w trakcie którego codziennie będzie pojawiał się jeden odcinek, rozpocznie się po przekroczeniu 30 tysięcy subskrypcji, dlatego pamiętajcie, żeby zasubskrybować. A tymczasem zapraszam już na historię zabójstwa 12-letniej Ani Maciorowskiej. Ania mieszkała wraz z rodzicami i młodszą 7-letnią siostrą Agnieszką w Górze Kalwarii. Był początek 2004 roku. Kilka miesięcy wcześniej rodzina zamieszkała w świeżo wyremontowanym mieszkaniu na poddaszu jednego z domów przy ulicy Dominikańskiej. Wcześniej mieszkali w tym samym mieście, ale w innej okolicy. Ania chodziła do ostatniej, 6 klasy szkoły podstawowej i w kolejnym roku szkolnym miała rozpocząć naukę w gimnazjum. Miała 12 lat, choć wyglądała na nieco starszą. Była wzorową uczennicą, miała bardzo dobre oceny i wyróżniała się również wzorowym zachowaniem. 26 stycznia 2004 roku 12-latka wstała wcześnie rano i ubrała się. Założyła niebieskie dżinsy i bluzkę. Tego dnia nie poszła do szkoły. Za zgodą mamy została w domu. W szkole miało być wystawiane przedstawienie, ale według Ani grupa nie była przygotowana do tego występu i dziewczynka bardzo bała się, że źle wypadnie. Następnego dnia miała też mieć bardzo trudny sprawdzian. Zapytała mamę, czy w związku z tymi okolicznościami może zostać w domu i zamiast brać udział w nieprzygotowanym przedstawieniu, pouczy się do ważnego sprawdzianu. Mama uległa prośbom córki i pozwoliła jej zostać. Tego dnia Ania była w domu sama. Jej młodsza 7-letnia siostra Agnieszka udała się do szkoły, mama pojechała do pracy do Warszawy, a tata przebywał na delegacji w Indiach. Mama dziewczynki zadzwoniła z pracy do domu o godzinie 9:20, by sprawdzić, czy u córki wszystko w porządku. Ania odebrała telefon i zapewniła mamę, że nie ma się czym martwić, bo córka doskonale radzi sobie sama. Nie rozmawiały zbyt długo, dziewczynka akurat bawiła się ze swoim królikiem, gdy mama zadzwoniła. W pewnym momencie pupil gdzieś uciekł i ukrył się w mieszkaniu. Dziewczynka rozłączając się powiedziała, że musi go odnaleźć. Jakiś czas później do pracy mamy Ani zadzwonił jeden z sąsiadów. Powiedział, że w jej mieszkaniu dzieje się coś niepokojącego. Chyba doszło do pożaru, mówił. Przerażona kobieta natychmiast wyszła z pracy w obawie o zdrowie i życie swojej córki, która była sama w mieszkaniu. Pan Andrzej, tata Ani, przebywał służbowo za granicą. W tamtym momencie nie wiedział, co dzieje się w Górze Kalwarii. Jego żona wracała natomiast do domu z Warszawy. Miała nadzieję, że córce nie grozi żadne niebezpieczeństwo. O podwiezienie poprosiła jednego z kolegów z pracy. Jazda autobusem zajęłaby jej dużo więcej czasu. Ania chorowała na astmę i mama obawiała się, że córka mogła mieć atak, że może straciła przytomność i mama miała nadzieję, że jak najszybciej dotrze do mieszkania i zaopiekuje się Anią. W tym samym momencie na miejscu pojawiła się lekarka z przychodni znajdującej się w okolicy. Myślała, że będzie mogła udzielić Ani pomocy jeszcze przed przyjazdem karetki, ale gdy zobaczyła dziewczynkę, wiedziała, że na pomoc jest już za późno. Sąsiadów zaniepokoił swąd
dymu wydobywający się z mieszkania Maciorowskich oraz woda cieknąca z ich mieszkania do sąsiadów mieszkających pod nimi. To wszystko wyglądało niepokojąco. Z tego względu na miejsce zostały wezwane służby, które szybko pojawiły się na miejscu. Wspomniana wcześniej lekarka z przychodni przybiegła na miejsce na wypadek, gdyby ktoś potrzebował pilnej pomocy. W mieszkaniu znaleziono tylko Anię. Dziewczynka nie żyła. Ania została zgwałcona i uduszona. Jak ustalono, do zbrodni doszło między godziną 10 a 12, czyli krótko po rozmowie dziewczynki z mamą. To właśnie wtedy morderca pojawił się w domu Maciorowskich. Ojciec Ani, który natychmiast wrócił do Polski, był przekonany, że sprawca nie działał sam, że miał wspólnika. Nie wykluczali tego również policjanci. Zabójca Ani ukradł z domu kilka przedmiotów oraz pieniądze. Były to dokładnie czarna, skórzana, zniszczona kurtka damska, granatowy plecak firmy Reebok, 3 łańcuszki, w tym 2 złote oraz 1 srebrny z wisiorkiem w kształcie kwiatka, 50 euro, 2 banknoty jednodolarowe i wszystko to o łącznej wartości 2000 złotych. Początkowo zakładano, że zbrodni mogli dokonać uczniowie szkoły średniej, która znajdowała się w pobliżu domu Maciorowskich. Rodzice Ani wiedzieli, że córka była zaczepiana przez tamtejszych uczniów. Nie miała w tej okolicy znajomych, rodzina mieszkała w nowym mieszkaniu od niedawna, a jedyne osoby, z którymi miała tam kontakt, to właśnie zaczepiający ją starsi chłopcy. Ojciec Ani wyznaczył nawet nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy zabójstwa jego córki. W mieszkaniu podłączył nawet dodatkową drugą linię telefoniczną specjalnie dla informatorów, którzy mogliby wskazać zabójcę jego córki. Przez kilka miesięcy policjanci szukali tropów, ale sprawa nie była łatwa. Nie pojawił się żaden świadek, który mógłby wskazać sprawcę tej zbrodni. Nikt nie widział tamtego dnia w domu czy na klatce schodowej w okolicy miejsca zamieszkania ani żadnej obcej osoby, nikogo dziwnie zachowującego się, więc policja nie miała żadnego portretu pamięciowego, żadnego w zasadzie punktu zaczepienia. 4 miesiące później pan Andrzej Maciorowski zgłosił policjantom swoje podejrzenia. Przypuszczał, że zabójcą jego córki mógł być niejaki Piotr M., mężczyzna 22-letni, uzależniony od narkotyków, znajomy rodziny. Policjanci zapisali jego dane i nawet go przesłuchali. Piotr powiedział, że na krótko przed tragicznymi wydarzeniami z Góry Kalwarii stracił pracę, a w dniu zabójstwa Ani był u swojego byłego pracodawcy, załatwiał z nim formalności związane z rozwiązaniem stosunku pracy, oddał również mundur ochroniarski, bo właśnie w charakterze ochroniarza pracował przez ostatnich kilka miesięcy. Tłumaczenie mężczyzny przyjęto i Piotr M. na jakiś czas zniknął z policyjnych radarów. Tata Ani nieustannie przypominał policjantom, by lepiej sprawdzili Piotra M., ponieważ chłopak dziwnie się w stosunku do niego zachowywał. Pan Andrzej twierdził, że 22-latek odwraca wzrok, gdy się mijają, nie patrzy Maciorowskiemu w oczy, kiedy mówią sobie dzień dobry, a przecież mężczyźni znali się od wielu lat, nie było między nimi żadnych konfliktów, dlatego dla taty Ani jedynym wytłumaczeniem takiego zachowania Piotra M. jest to, że jest on mordercą Ani i nie chce spojrzeć w oczy ojcu swojej ofiary. Ania również znała tego młodego mężczyznę. Piotr grał z jej ojcem w amatorskiej drużynie piłkarskiej. W zasadzie Piotr był zawodnikiem, a pan Andrzej trenerem. Chłopak miał problemy z narkotykami. Chodził na odwyki, terapię, ale nie przynosiły one oczekiwanych rezultatów. Być może dlatego, że korzystał z tej pomocy terapeutycznej za namową swoich rodziców, a nie z własnej woli. Tata Ani chciał pomóc młodszemu koledze w wyjściu z nałogu i uznał, że być może sport będzie dobrą drogą wyjścia z narkomanii,
Zaprosił go więc do udziału w drużynie piłkarskiej. Maciorowscy mieszkali w miejscu zbrodni od zaledwie kilku miesięcy, a wcześniej mieszkali w innym domu i wówczas ich sąsiadem był Piotr, ale ponieważ rodzina przeprowadziła się w obrębie tego samego niewielkiego miasta, to Piotr M. doskonale wiedział, gdzie Maciorowscy mieszkali po przeprowadzce. Ojciec Ani robił wszystko, by pomóc śledczym w ustaleniu sprawcy. Rozmawiał z koleżankami córki, by dowiedzieć się, czy w jej otoczeniu nie było kogoś, kto mógłby ją skrzywdzić. Rozwieszał również plakaty ze zdjęciem Ani, roznosił ulotki z prośbą o informacje w sprawie śmierci jego córki, ale wciąż nie udawało się ustalić sprawcy. Po roku od zbrodni akta sprawy trafiły do nowego śledczego, który wnikliwie je przeczytał i przeanalizował. Policjant ten zauważył, że nie wszystkie osoby, które przesłuchiwano i które były w kręgu podejrzanych, miały określony profil DNA, który można byłoby porównać z materiałem zabezpieczonym na miejscu zbrodni. Dzięki temu bardzo szybko przeprowadzono brakujące badania i tu nos policyjny nie mylił się. Po sprawdzeniu DNA przesłuchiwanych mężczyzn oraz porównaniu śladów daktyloskopijnych w jednym przypadku wynik okazał się zgodny. Spośród 500 przesłuchanych osób nie sprawdzono odcisków u 22 osób. I właśnie w tej niewielkiej grupie 22 niezbadanych osób znajdował się sprawca. Dzięki spostrzegawczości policjanta sprawa natychmiast ruszyła z miejsca. I tutaj taka mała dygresja z mojej strony, bo często narzekamy na pracę policji, że działa opieszale, czasami niezbyt dokładnie. Dlatego powinniśmy też zauważać śledczych, którzy wychodzą poza schematy, którzy szczególnie angażują się w powierzone im zadania. Niestety nie znam tożsamości funkcjonariusza, który w tym przypadku połączył brakujące kropki, ale z tego miejsca serdecznie gratuluję temu śledczemu i muszę wyrazić słowa uznania dla pańskiej pracy. Mam nadzieję, że wy również doceniacie takich funkcjonariuszy. Ból po stracie córki był niewyobrażalny. Maciorowscy myśleli o wyprowadzce, nie chcieli, by miasteczko przypominało im o tym, co spotkało ich córeczkę, jednak uznali, że jakoś poradzą sobie z tym bólem i zostaną na miejscu, by poczekać na dzień, kiedy policjanci ustalą sprawcę zabójstwa Ani. Postanowili zacisnąć zęby i czekać. Ich cierpliwość opłaciła się, ponieważ w rok po zabójstwie śledczy poinformowali ich, że zatrzymali zabójcę Ani. Do mieszkania mordercy wysłano brygadę antyterrorystyczną, nie dlatego, że zabójca był tak bardzo niebezpieczny, ale dlatego, by poczuł strach, że to już koniec, że policjanci poznali jego tożsamość, a może też, by choć przez moment poczuł się tak jak jego ofiara, gdy była z nim sam na sam. Dla pana Andrzeja Maciorowskiego tożsamość sprawcy nie była zaskoczeniem. Okazał się nim być podejrzewany przez niego Piotr M. Ojciec dobrze przeczuwał, że zachowanie młodego mężczyzny jest dziwne. To unikanie wzroku, gdy mówili sobie dzień dobry. Ograniczenia, właściwie niemal całkowite zerwanie kontaktów. Pan Maciorowski czuł, że Piotr może być mordercą jego córki. Mężczyzna został przesłuchany. Nie wypierał się. Przeciwnie, właściwie od razu przyznał się do zbrodni, powiedział, że nie planował zabić. Zgwałcił Anię, a kiedy się ubierała, zaczęła płakać. Powiedziała Piotrowi, że wszystko powie swojemu tacie i musiał się wówczas przestraszyć tej groźby, dlatego zaatakował dziewczynkę. Najpierw próbował ją udusić, przykładając do jej twarzy poduszkę, ale to nie zadziałało. Dziewczynka broniła się, dlatego po chwili sięgnął po żelazko i kablem od żelazka udusił 12-latkę. Piotr M. był uzależniony od narkotyków. W dniu zbrodni był pod ich wpływem. W mieszkaniu Maciorowskich przyjął jeszcze dawkę amfetaminy. Jak sam zeznał, narkotyki powodowały, że przestawał się kontrolować, miał potem zwiększone libido. To był
Zwykły dzień, środek tygodnia, Ania powinna była być w szkole. Rodzice w pracy. Piotr M. z pewnością myślał, że w mieszkaniu Maciorowskich nikogo nie ma. Być może chciał się tam włamać, okraść ich, ale jak pamiętamy, nastolatka nie poszła tego dnia do szkoły. Nieświadoma zagrożenia wpuściła swojego przyszłego zabójcę do środka. Mężczyzna miał w planach ukraść coś. Potrzebował pieniędzy. Obecność dziewczynki z pewnością zaskoczyła go. Ania otworzyła mu drzwi. Wszedł do środka, chciał pożyczyć pieniądze. Dziewczynka z pewnością nie chciała tego zrobić bez wiedzy rodziców. Wówczas Piotr poprosił ją o szklankę wody. Poszli razem do kuchni. Tam Piotr M. zauważył leżący na blacie nóż. Zabrał go i zagroził nim dziewczynce. Ania dała mu pieniądze. Wykorzystując fakt, że nastolatka była w domu sama, mężczyzna zaatakował ją. Obezwładnił dziecko, zgwałcił Anię i dotkliwie ją pobił. Następnie podpalił mieszkanie, mając nadzieję, że zatrze ślady. Początkowo sądzono, że gdy wychodził z mieszkania, dwunastolatka jeszcze żyła. Morderca wyrwał kabel telefonu znajdującego się w mieszkaniu. Zrobił to z premedytacją. Myślał, że być może Ania jeszcze żyje, nie chciałby była w stanie po kogoś zadzwonić. Ale sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka nie żyła w momencie podkładania ognia przez zabójcę. Mężczyzna próbował podpalić dziecko, by zatrzeć ślady okrutnej zbrodni. W pokoju ułożył stos książek, oblał go alkoholem i dezodorantem, a następnie podpalił go, mając nadzieję, że pożar szybko się rozprzestrzeni i zniszczy wszelkie ślady tej zbrodni. Ponadto odkręcił również kurki z gazem. Z pewnością liczył na to, że dojdzie do eksplozji, w wyniku której całe mieszkanie pójdzie z dymem. Na szczęście nie wydarzyło się najgorsze. Ogień, który rozprzestrzeniał się z uwagi na palące się książki, był tak silny, że pod wpływem temperatury zaczęły topnieć plastikowe rury w mieszkaniu. Co za tym idzie, woda z rur zaczęła zalewać mieszkanie. Kiedy sąsiedzi mieszkający piętro niżej zauważyli sączącą się z sufitu wodę, wezwali straż pożarną. Mieszkanie Maciorowskich było zamknięte na klucz. Zamknął je morderca. Gdy strażacy przybyli na miejsce i weszli do środka, dokonali przerażającego odkrycia. Na podłodze w mieszkaniu znaleźli ciało zamordowanej dziewczynki. Ania była skrępowana taśmą klejącą. W mieszkaniu ofiary morderca wypił piwo, które prawdopodobnie przyniósł ze sobą. Pił również szampana, którego znalazł w lodówce w mieszkaniu Maciorowskich. Piotr M. wiedział, dokąd Maciorowscy się przeprowadzili, pomagali mu już w przeszłości i postanowił ponownie poprosić ich o pomoc. Ojciec Ani często pomagał Piotrowi, wspierał go finansowo, bo wiedział, że młody mężczyzna jest w trudnej sytuacji. Zupełnie nie spodziewał się, że chłopak odpłaci mu w taki sposób. Młody mężczyzna, którego Ania znała, znali jej rodzice, przyszedł do ich domu i zamordował dziecko. Piotr M. miał w chwili popełnienia zbrodni 22 lata. Materiał dowodowy pozwolił bezsprzecznie połączyć go z miejscem zbrodni. Pomimo próby zatarcia śladów, na miejscu zbrodni znaleziono materiał DNA sprawcy oraz jego odciski palców. Policjanci początkowo podejrzewali, że zbrodni mogły dokonać co najmniej dwie osoby, ale po zatrzymaniu Piotra M. sprawdzano jeszcze ten wątek, czy ktoś mógł mu pomagać, ale nie znaleziono dowodów, które potwierdzałyby te przypuszczenia. Andrzej Maciorowski wspomina, że Piotr M. przyszedł do niego dzień po zabójstwie. Chciał wesprzeć zrozpaczonego ojca, który jednak od razu pomyślał, że młody sąsiad może mieć coś wspólnego z tą zbrodnią. Ale policjanci na początku wykluczyli Piotra M. Miał alibi. Być może nie zostało ono
zbyt dokładnie sprawdzone i mężczyznę na jakiś czas wykluczono z kręgu podejrzeń, ale po bliższym przyjrzeniu się mu nabrali przekonania, że chłopak może stać za tą okropną zbrodnią. Ciało nastolatki zostało skremowane, a urna z prochami spoczęła na cmentarzu dokładnie w pierwszą rocznicę okrutnej zbrodni. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył wreszcie proces Piotra M., oskarżonego o zamordowanie 12-letniej Ani Maciorowskiej. Morderca sądzony był za zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem. Obrony oskarżonego odmówiło początkowo dwóch adwokatów, wreszcie funkcji obrońcy podjął się adwokat Mikołaj Pietrzak. Oskarżała prokurator Dorota Kosewska, która żądała dla mordercy kary bezwzględnego dożywocia. Obrońca twierdził, że Piotr M. jako osoba uzależniona od narkotyków mógł mieć pewnego rodzaju zaburzenia wynikające z ilości zażywanych przez niego substancji, ale wykluczyli to jednak biegli psychologowie i psychiatrzy, którzy badali mężczyznę. W procesie zeznawało wielu świadków, w tym m.in. tata Ani oraz ojciec oskarżonego Piotra M. Z pewnością i dla tego ostatniego nie było to łatwe dowiedzieć się, że jest się ojcem potwora, który w tak brutalny sposób zamordował dziecko. Państwo maciorowscy przynieśli do sądu zdjęcie swojej córki z napisem: Ania żyć chciała, ale bestia w ludzkiej skórze z rodu M ją zamordowała. Ojciec Piotra był niegdyś zawodowym żołnierzem. Źródła nie podają, jakie były jego relacje z synem. Wiadomo, że po przejściu na emeryturę mężczyzna pracował jako urzędnik w lokalnym samorządzie. Ludzie w Górze Kalwarii z pewnością byli zaskoczeni, że to syn takiego człowieka okazał się być okrutnym zabójcą małej Ani. Piotr M. odmówił składania wyjaśnień przed sądem, odczytano więc jego wcześniejsze zeznania. Ojciec Piotra M. zeznał. Cytuję. Pierwsze problemy zaczęły się w połowie lat 90., czyli gdy syn był w 6. klasie szkoły podstawowej. Był nadpobudliwy, miał słabe wyniki w nauce. Pedagog szkolny skierował go wówczas do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Konstancinie Jeziornej, gdzie syn leczył się przez kilka lat. Z domu zaczęły znikać wartościowe przedmioty, coraz częściej dzwonili do nas znajomi z informacją, że syn leży gdzieś nieprzytomny. Jechałem po niego, był pod wpływem środków odurzających. Kilkakrotnie chcieliśmy wysłać go na leczenie do poradni uzależnień. Początkowo się zgadzał, ale gdy już cała dokumentacja była gotowa, rezygnował. Koniec cytatu. Piotr M. zażywał m.in. heroinę, był od niej uzależniony. Dowody na to przedstawił w sądzie jego ojciec. Były to wyniki badań laboratoryjnych, które potwierdzały słowa ojca mordercy. Według obrońcy Piotra M. fakt uzależnienia mógł mieć wpływ na to, że młody mężczyzna dopuścił się tak okrutnej zbrodni i mogły zaważyć na jego poczytalności, a właściwie na jej braku. Matka Piotra M. skorzystała z przysługującego jej prawa do odmowy składania zeznań. Twierdziła jedynie, że nie wierzy w winę swojego syna. Piotr M. przyznał się do winy. Ponadto na taśmie, którą skrępowana była Ania, znaleziono odcisk jego palca. I to właśnie ten odcisk palca sprawił, że mężczyzna został aresztowany. Ojciec nastolatki był w tym procesie oskarżycielem posiłkowym. Swoją mowę oskarżycielską wygłosił wierszem, który sam napisał. Piotr M. natomiast w ostatnich słowach przeprosił rodziców Ani i wyraził żal za to, co zrobił. Zebrani na sali rozpraw, włącznie z sędzią, nie uwierzyli w prawdziwą skruchę sprawcy. Sędzia uznał, że słowa Piotra M. wywołane zostały strachem przed karą, a nie wyrzutami sumienia. 22 lutego 2006 roku morderca Ani został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Mężczyzna będzie mógł się starać o wcześniejsze zwolnienie po 50 latach. W 2007 roku Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w mocy.
Sędzia Marek Walczak uznał, że taki wyrok jest konieczny z uwagi na wysoki poziom zdemoralizowania przestępcy oraz zagrożenie, które może stanowić dla społeczeństwa. To jeden z najsurowszych wyroków w III Rzeczypospolitej. Ojciec zamordowanej dziewczynki, choć był zadowolony z wyroku, powiedział do dziennikarzy, że najchętniej sam wymierzyłby wyrok. Mamy Ani i Piotra były koleżankami. Codziennie jeździły tym samym autobusem do pracy, siedziały obok siebie, rozmawiały. I tak było również w dniu zabójstwa dziewczynki. Jadąc do pracy pewnie gawędziły o ważnych albo i o nieistotnych sprawach. Może nawet rozmawiały o swoich dzieciach. Nikt nie przypuszczał, że kilka godzin później życie obu tych rodzin zostanie powiązane w tak okrutny sposób. Że syn jednej koleżanki zamorduje córkę drugiej. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka. Na kolejny zapraszam już za kilka dni. Pamiętajcie o zbliżającym się maratonie kryminalnym i jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, pamiętajcie, żeby jak najszybciej to nadrobić. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!